Witam Państwa bardzo serdecznie w Regionalnym Ośrodku Kultury Instytucji Samorządu Województwa Śląskiego na kolejnej wystawie. Tym razem pokażemy Państwu malarstwo pani Aleksandry Kotarskiej. Bardzo ciepła, cudowna osoba, która ukończyła Wydział Malarstwa Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Od ponad 30 lat mieszka w Częstochowie, więc śmiało możemy o niej powiedzieć, że częstochowianka. Głównie taką jej pasją jest sucha pastela, co będzie widać na obrazach, a także zabawa światłem i cieniem, głównie też w architekturze. Obrazy są wyjątkowe, pokazują tak naprawdę to, co widzimy, ale jakby głębiej pokazują metafizyczne doznania, które mamy oglądając te wszystkie zabytki, architekturę w dniach słonecznych, gdzie kładą nam się cienie na nich, gdzie zaczyna działać wyobraźnia. I tak właśnie zaczyna działać wyobraźnia, kiedy oglądamy te przepiękne obrazy pełne bardzo pozytywnych emocji. Zapraszam Państwa do oglądania. Cykl prezentowanych na tej wystawie obrazów to tylko fragment z dużego zbioru Nie bój się cieni, one są tam, gdzie istnieje światło. Moją ulubioną techniką jest technika pasteli. Interesuje mnie problematyka światła i cienia, głównie w obrębie obiektów architektonicznych, otwartych przejść, bram. Jest to swoiste przenikanie do przestrzeni, przekraczanie granic, a czasem przysłowiowe światełko w tunelu. Ten wymiar światła i cienia ma tutaj też znaczenie metaforyczne. Nawiązuje on, jak i w sztuce, tak również i w życiu, do tego, że istnieją przeciwieństwa. Tak jak w życiu istnieje dobro i zło, istnieje światło i cień, istnieje śmierć i istnieje życie, tak tutaj na obrazach możemy zobaczyć również, że istnieje światło i istnieje cień, czyli istnieje to, co jest dobre, to, co związane jest ze światłem, i istnieje to, co zazwyczaj kojarzymy jakby z tą gorszą stroną życia, czyli z ciemnością. W mojej twórczości no, nie tylko poruszam motywy architektoniczne, są również portrety, są martwe natury, są inne ujęcia tematów, ale rzeczywiście w tej technice pasteli najczęściej posługuje się tutaj światłem i cieniem w obrębie tych tematów architektonicznych. Myślę, że światło jest też takim środkiem wyrazu, który bardzo ładnie buduje nastrój. Zresztą myślę, że widać na załączonych tutaj pracach. Serdecznie zapraszam Państwa do Galerii Art Photo w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie do obejrzenia mojej wystawy pod tytułem Nie bój się cieni, one są tam, gdzie istnieje światło. Ze względu na warunki istniejącej pandemii możemy tę wystawę obejrzeć tylko online, ale bardzo serdecznie wszystkich zachęcam.